Kolejny druk. Wydarz zabudowany nieruchomości składające się z działek numer 300 przez 2 i 301 przez 5 położonej przy ulicy Jeziorko w drodze bezprzetargowej na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie świętego Grzegorza Wielkiego w Krakowie Ruszczy wraz z udzieleniem 70% bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1025, drugie czytanie. Referuje pani dyrektor Wiktor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki, nie wpłynęły poprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu według druku numer 1025. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1025? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 36 osób za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1025. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż drogi centralnej z tego nieograniczonej lokalu mieszkalnego stanowiącym w naszej gminie miejskiej Krawa, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Starego nr 9 wraz z oddaniem użytkowania wieczyste do 14 marca 2093 roku udziału wynoszącego 115 przez 1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1034, drugie czytanie, referuje pani dyrektor Wiktoria. Szanowni Państwo, projekt uchwały nie wpłynęły poprawki, nie wierzę poprawki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1034? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 38 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada odbyła. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1034. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż drodze przetargu z nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącą własność gminy miejskiej Krakowa, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Ułanów nr 76 wraz ze sprzedażą udziału znoszącego jedna druga części nieruchomości wspólnej. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1045, drugie czytanie, referuje pani dyrektor Wiktorii. Szanowni Państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki, nie wierzę poprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1045? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przewodniczący. 40 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1045. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na odbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 20 sytuowanego w budynku na osiedlu Piastów 25 w Krakowie na rzecz najemcy pani Krystyny Wasyłyszyn z zastosowaniem 60% bonifikaty. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1048. Drugie czytanie, referuje pani Marta Wiktoria. Szanowni Państwo, do projektu uchwały wpłynęła poprawka pana radnego Polęckiego, która zmienia wysokość bonifikaty z 60% na 80%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan przewodniczący. Pan jest projektodawcą, będzie pan na koniec. Odpowiadam na to. Proszę Państwa, jesteśmy trochę zmęczeni po tym głosowaniu, ale to jest dość poważna sprawa i myślę, że warto troszkę głębiej się nad tym zastanowić. Otóż, proszę Państwa, mamy uchwałę o zasadach sprzedaży mieszkań, która co do zasady wprowadziła taką zasadę, że nie sprzedajemy mieszkań osobom, które w Krakowie albo w gminach powiatów sąsiadujących z Krakowem mają nieruchomość mogącą nadawać się na cele mieszkania. Co do zasady. Natomiast wprowadziliśmy tam taką furtkę, wyjątek, że w uzasadnionych przypadkach za zgodą Komisji Mienia i Komisji Budżetowej taka sprzedaż może nastąpić według bonifikaty, no jakby do określonej kwoty. I
Ja zaobserwowałem od pewnego czasu, że stało się to pewnego rodzaju, może nie regułą, ale dużo bardziej powszechnym zjawiskiem, że osoby, które mają mieszkanie, czy mają nieruchomość w Krakowie, czy gdzie indziej, korzystają z tej furtki. Ta furtka, byłem jednym z współautorów tego zapisu, była po to, żeby w stosunku do osób, które dostały takie mieszkanie, czy też fragment mieszkania w postaci spadku, albo w jakimś trybie, na który nie miały pełnego wpływu, żeby móc to uwzględnić. Stało się to pewną, może nie regułą, ale coraz częściej następuje odstępstwo od tej zasady. I teraz, my jako Komisja Mienia, jako Komisja Budżetowa, ale w szczególności Komisja Mienia, opracowała do tego pewien schemat wyceny. To znaczy, jeżeli uznaliśmy, że okoliczności, które są, pozwalają na sprzedaż tego mieszkania, ale ktoś ma inną nieruchomość, to dokonywaliśmy porównania wartości tej nieruchomości i jakby uznawaliśmy, że ta bonifikata 90% jakby uwzględnia już tą wartość nieruchomości, którą ma. Stąd wychodziła o wiele niższa bonifikata niż 90%. Była to reguła, czy to jest to reguła, która dość solidnie jest adresowana do wszystkich przypadków. I teraz ja rozumiem, że w tym przypadku i też została zastosowana do tego przypadku. Czyli wyliczona na zasadzie ktoś ma nieruchomość, wyliczyliśmy orientacyjną wartość, podjęliśmy, wyszła nam 60% mniej więcej ta polityka. Ja rozumiem, że stosowanie nawet odstępstwa od zasad powinno uwzględniać jakieś zasady. My te zasady zastosowaliśmy. Jeżeli do nich będziemy stosowali inne zasady, że ktoś jest chory, ciężko chory, ma jakąś trudną sytuację i tak dalej, to będziemy ludzi nierówno traktowali. My nie powinniśmy czegoś takiego robić. Bo z punktu widzenia prawa, czy ktoś ma jedną drogę, czy dwie, jest tak samo ważny i tak samo powinien być, że tak powiem, oceniany. Więcej, to jest duże zagrożenie, że osoby, które chcą w tym trybie uzyskać mieszkanie, przychodzą do nas. Ja sam jestem przedmiotem takich wizyt i w jakiś sposób naciskają, żeby zmniejszyć, czy zwiększyć tą kwalifikację, w tym przypadku zmniejszyć cenę. Jeżeli my będziemy temu ulegać, to z jednej strony będziemy traktować ludzi nierównomiernie i będziemy stosowali prawo wyrywkowe. Prawo z jednej strony, a z drugiej strony jakieś inne czynniki. Ale też będziemy się narażali na różne zarzuty. Bo co innego jest, kiedy jest pewna reguła, którą grupa osób ocenia, wycenia, mówi 60% wspierają się i tak dalej, a co innego, kiedy to wynika z indywidualnego nacisku jakiejś osoby w stosunku do nas jako do rady. Ja przestrzegam przed czymś takim, ponieważ potem z tym się wiążą dość poważne konsekwencje. Stąd niezależnie od tego, jaka jest sytuacja tych państwa, uważam, że powinni być potraktowani dokładnie tak samo, jak wszyscy inni mieszkańcy, którzy występowali w tej sprawie. I przestrzegam też przed jakby uleganiem takim pokusie, ulegania takim osobom, bo to naprawdę może dla wielu z nas skończyć się różnymi konsekwencjami. Stąd, no niestety, ale muszę być przeciwko tej poprawce, ponieważ uważam, że prawo, które stosujemy, powinno być jednolite dla wszystkich. Jeżeli je zastosowaliśmy, to reguły też zastosowaliśmy, to ona powinna być wszędzie stosowana. Powiem więcej, ja na Komisji Mienia zgłosiłem taką inicjatywę i myślę, że na wiosnę ją zrobimy, żeby rozpatrzyć, czy nie warto to wprowadzić tej reguły, o której tu mówiliśmy, jako zasady do tej uchwały. Bo to jest tak, że w tej chwili mamy, ja liczyłem kilkadziesiąt podstoty przypadków wyjątków. Jeżeli coś już jest setnym wyjątkiem, to już nie jest wyjątek, to już jest jakaś zasada. Stąd jakby uprzejmie Państwa proszę o uwzględnienie tego, że prawo powinno być równe dla wszystkich, a jeżeli stosujemy wyjątki, to na tych samych zasadach dla wszystkich. Jeżeli będziemy ulegali indywidualnym wpływom, to prędzej czy później, no, źle się na nas skończy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Momencie. Pan Stanisław Ziemia. Bardzo proszę pana radnego prezydenta, potem pan Bartłomiej Janda, potem Stanisław Janda. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja w tronie Bogusława Kośmidera. Proszę Państwa, chyba mnie nikt nie posądzi o działania antyspołeczne. I te sprawy, które prawda, stały się
że tak powiem, przyczyną, że radny Poręczki tą poprawkę widzieli. Widzieliśmy o niepełnosprawności, ale jeżeli chodzi o to, jaką kwotę zaproponować, to nie, że ktoś sobie umyśli w komisji i mówi może to, może to, może to. To wynika z tego, że wartość mieszkania, którą posiada. Dajmy na to, ja daję przykład, akurat nie ten, jest wyceniona przez Rzeczona cena 300 tysięcy, a udział w majątku, w budynku, w działce, którą posiada gdzieś tam, jest 200, a więc zostaje te 100 tysięcy różnicy, więc te 100 tysięcy jest uwzględniane i proporcjonalnie, procentowo odliczane. I to nie jest tak, jak się komuś widzi. Natomiast, drogi Edwardzie, z całym szacunkiem, ale ja nie mogę głosować za poprawką, którą być może tak ci serce dyktuje, bo to może być, przepraszam, na granicy korupcji. Bo to jest twoja chęć, nie ma wyliczenia. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że bo te osoby, rodziny przychodzą, ale po kilka razy jest rozpatrywana sprawa, to mają coś do więzienia, bo rzeczoznawca źle obliczył, więc ta sprawa może wrócić. Na dzisiaj dokumenty, które ma Wydział Skarbu i przedłożył nam, są jasne i te widełki, prawda, które ta bonifikata jest taka, jaka sprawiedliwie się należy po odjęciu tego oddziału, które tam ma. I ja będę głosował przeciw nie dlatego, żebym był przeciwko tym ludziom, tylko taka jest na dzisiaj procedura i ja przestrzegam, bo to jeżeli każdy będzie wnosił poprawkę w takiej sprawie. Szanowni Państwo, bardzo proszę troszkę mniej szumu, bo to będziemy robić dowolność. W budżecie, czy tam, gdzie są zapisane kwoty, przenoszenie z zadania na zadanie, to jest inna sprawa, bo to jest jasne, nie tu, tylko tu. Ale tutaj dawanie większej bonifikaty niż komuś, któremu wyliczono właśnie tak, po prostu nie tyle krzywdę, co błąd. Ja bardzo przepraszam, ale ja będę głosował przeciwko, bo ta sprawa była dogłębnie na dwóch komisjach rozpatrzona przez Wydział Skarbu i tak to zostało wyliczone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał widzę. Potem pan radny Garda. Pan radny Garda, dziękuję. Ale właśnie rozumie pan Garda, przewodniczący, nie, ja powiem tak, że jako członek komisji mienia w pełni podzielam wypowiedź pana przewodniczącego i tutaj kolegi Ziemby, bo musi być przyjęta metodologia, bo w moim przekonaniu, abstrahując naprawdę od tej osoby, to będzie tak, że myśmy już podjęli w komisji mienia ileś tam decyzji, w ogóle nie wyrażając zgody na sprzedaż, bo przecież problem polega na tym, że każdy może mieszkać i jeżeli nie ma po prostu zgodności z przepisami naszej uchwały, to nie możemy po prostu tej osobie sprzedać. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, sprzedajemy z bonifikatą większą niż 90, tylko dlatego, że porównujemy te ceny i zgoda. Natomiast jeżeli zaczniemy majstrować przy poprawkach, to obalamy całą, że tak powiem, całą myśl, którą mamy i te nasze spory w komisji. Więc ja, jakby szanując każdego radnego, że każdy ma prawo wnieść poprawkę, bo jest to zgodnie ze statutem. Natomiast wydaje mi się, że ta sprawa, jeżeli, to jest moje zdanie oczywiście, powinna wrócić do komisji mienia i faktycznie, bo może te wyliczenia myśmy przyjęli niewłaściwe, może ta pani ma inne wyliczenia, które spowodują, że ta bonifikata nie będzie 60, tylko 80. Ale faktycznie ruszamy tutaj puszkę Pandory, decyzje, które myśmy już przyjęli wysokościach nawet 50, nie 50 nie było, 60, 70, 80%, oni wszyscy mogą wrócić do tego. Reasumując, zastanówmy się, oczywiście szanując prawo każdego radnego, że może wyjść do uchwały poprawki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Pan radny Poręczny, bardzo proszę.
Szanowny Panie Przewodniczący, drodzy Państwo, z wielką uwagą wysłuchałem, że tak powiem. W pewnej większości zgadzam się z wypowiedzią przedmówców. Natomiast nie pozwolę, że się nie zgodzić, ale mam troszkę inne zdanie w temacie, co powiedział Pan Przewodniczący Bogusław Ośmider, że wszystkich powinien traktować jednakowo, czy ktoś ma dwie nogi, czy jedną nogę. Proszę Państwa, ja w uzasadnieniu napisałem wyraźnie, że ze względu na trudną sytuację rodzinną oraz stan zdrowia tego dziecka, rodzice pragną mu zabezpieczyć jakby byt na jego starsze lata, jak już po prostu nie będzie. Jeżeli to mieszkanie będzie jego własnością, to wiadomo, że jest inna sytuacja. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, tej rodziny nie stać wykupić zawodnika te 60%, proszę Państwa. Dlatego bym bardzo prosił jednak o podejście z pewnymi takimi, że tak powiem, ustępstwami, jeżeli sytuacja, ja wiem, że jest uchwała Rady taka nie inna, że komisje tak opiniowały, chociaż ci Państwo byli na komisji i budżetowej, i komisji, prawie na wszystkich komisjach. Ale drodzy Państwo, byli również Pana Prezydenta i z tego, co mam opinię Pana Prezydenta, Pan Prezydent wydał opinię pozytywną do poprawki mojej uchwały. Rozmawiał Pan Prezydent z nimi, wie jaka jest sytuacja, dlatego mi się wydaje, że pewne ustępstwa bardzo bym prosił, żebyśmy w tym przypadku jednak zastosowali. Zgadzam się również z Panem Przewodniczącym, powiedział, że może się tu kolejka ustawić do nas po prostu ludzi takich, którzy będą przychodzić. Ja wiem, że na komisji mienia, a również na komisji budżetowej. Ja mówię, to są wyjątkowe przypadki. Moja prośba, moja propozycja, jednak żeby wyjątkowe przypadki w takim przypadku było możliwość rozważania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę się jeszcze raz zapisać. Państwa, przy całym szacunku dla trudnej sytuacji tej rodziny. Po pierwsze, jeżeli nie stać na 20% większą bonifikatę, to za chwilę nie będzie ich stać na otrzymanie tej własności. I to jest dużo poważniejszy problem niż problem, że oni nie są wyrzucani z tej nieruchomości, może z niej skorzystać. A druga kwestia to jest taka, że te kolejki już stoją. I pan radny proponuje wyjątek od wyjątku, bo my już wyjątek zrobiliśmy dla tej grupy osób. A teraz mamy robić w tej grupie osób, dla której zrobiliśmy wyjątek, mamy jeszcze robić wyjątek dla specjalnej sytuacji zdrowotnej, czy rodzinnej, czy takiej. My na Komisji Mienia spotykamy się z różnymi dramatami. Szkoda gadać, naprawdę widzimy różne tragedie. Ale jeżeli do każdej z tych rzeczy będziemy wprowadzali niejasne kryteria, to nie będzie prawo. To będzie wolna Amerykanka. Uzasadniona lub nieuzasadniona. Stąd ja bardzo przestrzegam przed takim podejściem. Bo mamy dość duże doświadczenie jako radny, także w reprezentowaniu rady przed różnymi organami, gdzie musimy się tłumaczyć z decyzji podejmowanych, dlaczego je podjęliśmy. Wtedy mieliśmy takie czy inne dobre intencje. Różnie to się kończyło. Tyle z mojej strony. Pan radny Ziewa, bardzo proszę. I kończmy, szanowni Państwo, bo jest godzina 6, a przed nami jeszcze foto. Tylko dwa zdania. Żeby była jasność, nikt tych ludzi z mieszkania nie usuwa. Jeżeli chodzi o Pana Prezydenta, ja nie będę zabierał głosu, czym się kierował, natomiast wiem, że Pan Prezydent niejednokrotnie wskutek ułomności zdrowotnych, takich czy innych, dawał decyzję o zmianie na przykład z trzeciego piętra na parter, na pierwsze piętro, żeby niepełnosprawnym było. A tu jest, jeżeli Pan Prezydent będzie miał zastrzeżenia do uchwały, która obowiązuje i Wydziału Skarbu, przecież to jest organ Pana Prezydenta. Jeżeli zmieni to, będzie wniosek, będziemy rozpatrywać, zagłosować. Dzisiaj nie ma podstaw prawnych z całym szacunkiem do innej decyzji, jak najlepiej, żebyś wycofał tą poprawkę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś głosy? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosujemy na tę poprawkę Pana Radnego Poręckiego. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki Pana Radnego Poręckiego? Jakiś problem tam mamy, tak? Pana Radnego nie wiem. Ja nie mam
jak widzicie Państwo, że mamy coraz większe problemy z naszym systemem. Już możemy, czy jeszcze nie? Nie, jak zabrę, to na pewno będzie. Proszę Państwa, proszę zająć miejsca, głosujemy ręcznie. Działamy.
Nie, proszę Państwa, nie możemy godzinę tutaj brać na sprawdzanie rządu. Proszę Państwa, bardzo proszę zająć miejsca. Koniec, już nie robimy tej zabawy z urządzeniami, trudno, nie nadaje się to do użytkowania. Bardzo proszę, głos działa, nie działa, no to... Głosować wyciszyć, czy za, jedna przeciw, jedna osoba się wstrzymała, uchwała została przyjęta.